Tak, jak widzicie, znaczenie tych dwóch zdań nie zmienia się w żadnym stopniu. Dodajemy tylko przysłówek do, czyli dosłownie powtarzamy dwa razy to samo, czego oczywiście nie możemy zawrzeć w tłumaczeniu na język polski. Uwaga! Najważniejszą rzeczą, którą musimy zapamiętać, jest to, że to nigdy nie występuje samodzielnie. Zawsze będzie występować po podmiocie. Jeśli podmiotem zdania będą dwie lub więcej rzeczy, tudzież wyrażenia, które już poznaliśmy, jak wszystko oraz wszyscy, to zawsze po takich wyrażeniach będzie występować przysłówek do. Zdaję sobie sprawę, że na pierwszy rzut oka wydaje się to trochę nielogiczne. Jednakże tego typu sytuacje to jest powtarzanie jakiejś części zdania dwa razy są dość powszechnym zjawiskiem w języku chińskim. Mam nadzieję, że ta krótka teoria pozwoliła Wam co najmniej w pewnym stopniu przybliżyć działanie do. Nawet jeśli póki co nie jest to dla Was do końca zrozumiałe, to jestem przekonany, że po dłuższej praktyce nie będziecie mieli z tym żadnego problemu. Także teraz przejdźmy do praktyki i zastanówmy się: jak po chińsku powiemy następujące zdania: Wszystko jest bardzo dobrze. 一切都很好，一切都很好。wszyscy są bardzo zadowoleni，大家都很高兴，大家都很高兴。 Czy wy wszyscy macie się dobrze? Ni men Uczniowie wszyscy mają się dobrze.

oni wszyscy mają się bardzo dobrze. Tamen do henhao Tamen One wszystkie mają się bardzo dobrze Tamen do henhao.